Show them what we got planned, boys! Jasne. Holy crap! Stop him! Stop him! The wolf shepherds come to lead us! Holy crap! Cześć, czołem, witajcie kochani, z tej strony Yamadeus i witam was w kolejnym odcinku z gry Bioshock Infinite. Jesteśmy w miejscu, w którym skończyłem ostatni odcinek, czy też raczej pierwszy z kolei. Moneta. Zobaczmy. Tam mam się dostać. Dobra, okej. Czy tu coś jest? To nic nie było. Dobra, okej. Jeszcze tylko trochę przestawię sobie mikrofon, żeby... My good day to you, sir. Hello. Okej, spoko. Trochę wręcz dziwnie. You know, that's where all the immigrants used to pass through. I did that just in the question. Popcorn, no, znaczy w sumie tego nie muszę jeść. Bo to jest bez sens. Rozejrzyjmy się. Tam ogólnie rzecz biorąc muszę się dostać. Jezu. Robi to kurne wrażenie. Dość wielkie. Dlatego kocham serię Bioshock. To jest cholernie dobre. To cholernie dobra fantastyka. Tutaj po prostu pomysłów jest cała masa. Na balonach niby. Chociaż jakieś tam silniki tak widzę. Coś co ogrzewa te balony. Ciężko mi nawet powiedzieć co to dokładnie jest. Wydaje się po prostu taką, się wydaje taką fikcją. You wanna let me through here, pal? Street's closed for your safety, fella. They're prepping tonight's fireworks back there. There's enough TNT back there to blow Pete King to kingdom come. Again. Roadblock. Better find another way around. Dobra, okej. Okay. Pekin znowu posadzić? Nie jestem w stanie stwierdzić. Nie wiem, chyba się aż tak bardzo nie znam na historii. What the hell? Dobra, kliknijmy sobie tutaj. Takie filmiki propagandowe. Young sir, young miss, roll up and try the amazing power of Bucking Bronco. Whether you need it lifted, lofted, tossed, or tumbled, Bucking Bronco is just the ticket. Okay. Young sir, young miss, roll up and try the amazing power of Bucking Bronco. Find the devil, good sir, and cast him out. Do you have what it takes? Surprise. And there's devil number one. Okay. Devil number two. Woo! He's on a roll. And that's three. We have a winner. Here you go, friend.
Okej. To było interesujące. See them villains zipping around, spreading their lies and dissent? Fear not! I got you secure. Grab a shotgun and go to work. You there. You got what it takes to keep our city safe? I'm trying. Now take aim and blast those evil box out of the sky. Hit enough and I'll get you up right. Co ja mam strzelać? Get this fella go! Blasting him out of the sky! Jezu, ma to moc. A, i spieprzy mu. Shit, jednego punktu mi zabrakło. Fuck it. Dobra, trudno. Śmiesznie się z tego strzela. Reloading chyba najgorszy. Znaczy timing reloadingu. Mechaniczne kunie. Equus Mechanical, the automatic stallion, the horse of the future, today. Koń przyszłości już dzisiaj. O, widzę, że bardzo grzeczni z was chłopcy. Popalacie? No nawet dadzą wam popalić. Jak nic. Dobra, zobaczymy. Udało się. I tyle? Trochę tak nudno. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Red hot hot dogs! Don't go hungry, don't be sad. Hot dogs right here! Get your Alexander hot dogs right here! Hot dogi zawsze, wszędzie. Hear your voice from the past in the present. Say something, sonny. What's a voxophone? What's a voxophone? Exactly that. A personal record of voice. Hey, just so we're clear, I'm not paying for this. Just a demonstration, sir. Okay, spoko. Have you sampled anything recently? I usually wait till Fink works out the kinks. To ciekawie wygląda. O, kolejne pukawki. Automat. Wierzgający kuń. No nie mam tyle hajsu. Przykro mi. Nie jestem w stanie tego kupić. Okej, dobra. No, może tutaj przynajmniej jakoś to wyjdzie. Dobra, jest 20. 20. No, trochę więcej. Zawsze coś. No matko, nie lubię tego typu muzyki, nie. Amazing
To jest wręcz straszne. Ktoś, kto jest tym czymś... Pewnie czuje się jak dziwadło. Przed. O, jakie smutne. O. No jest to pewnego sposób na to, żeby ludzie żyli pełnią życia. Prawda. Penny to a vending machine? Has a pay telephone ever refused to connect you with a beloved spouse? Well, it's time to take back control from the men of metal. With possession, you are the master. You will bend any machine to your will. Give me one of those. Okay, dobra. It's just a whisper. They're all ears. Okej, okay, jak zwykle dziwnie. Ona wcale nie jest taka ponętna, jak mi się wydawało. Okej. Okay. Niezła faza. Press to turn machines into allies. Okej, okay, dobre. To się na pewno przyda. O, mamy celownik. To jest git, jest majonez. Sorry, pal. The raffle is all sold out. Entrance is reserved for dignitaries and very important personages alone. Guessing that don't mean me. Well, if it isn't Assemblyman Buford, your spot at the raffle awaits. Don't know why. Okay. Heads. Or tails. Come on, let me through. Heads. Or tails. Tails. Told you. Hmm. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up. There's always next time. I suppose there is. Sporo razy ktoś przegrał. Jak to możliwe? Okej, fajnie. Ale mnie się to podoba. To jest fajne, słodkie. Ja to też mogę użyć. Thanks for money, mean. Dobra, zobaczmy, co tutaj w ogóle jest jeszcze. My role model? My Lady Comstock, of course. The prophet, bless her and keep her. Oh, that poor woman. The thing she suffered. Suffering don't make you whole. Well, it's certainly... Comstock miał kobietę. Ciekawe. O, masz! To jest taki festyn pełną gębą. The whole division got them. If we're gonna flush the Vox out of the Skyline system, we gotta have the best. Huh? They got any openings in the group? I'd love to bust some Vox skull. Ciekawe. A wiesz, jak jeszcze fajnie z tego się napierdziela w kogoś? Dobra, bo powoli już mi się... A, skończyły mi się wigory. Nie. Okej. To było dziwne. Nawet bardzo. Nie wigory mi się skończyły, a skończyły mi się sole. Tutaj wigor i sole są... O, widzę, że strzelałem do siebie. Wigory i sole są odpowiednikiem... Madam Lutess, I have read all your books on the sciences. Mama says it's not a fit occupation for a lady, but I think she's jealous of our cleverness. Is it true that only you are allowed to visit the girl in the tower? If the lamb is lonely too, I should like to meet her, as we would have much in common. Warmest regards,
Constance. Okej, okay. W każdym razie jestem zaskoczony. Air Lutus gave Columbia her wings. Czy to nie jest jedna z tych... To jest ta kobieta, tych bliźniaków. A, to stamtąd pewnie. Słońce świeci. To jest jedna z tych bliźniaków. Znaczy, ta bliźniaczka, która na początku nas w Łodzi dowodzili. Ci bliźniacy nas w Łodzi dowodzili. To w ogóle jest... Okej, okay, spoko, dobra. Zastanówmy się. Okej, okay, zobaczmy, czy coś tutaj jest jeszcze. Tu nie, ale tam coś było. Okej. Okay. You shall know the false shepherd by his mark. Okej. Okay. To jest przedziwaczne. Nawet bardzo. Dobra. Okej, okay, trochę wigoru coś daliśmy. Apteczki nie muszę. Co to było? A, monetki i czekolada. Dobra, tutaj jeszcze coś mamy. Pewnie. No dobra, trochę szybko. Okej, okay, widzę, że tutaj się gawić zebrała. Now, the 1912 raffle has officially begun! Mister! Co to jest? Sorry, no sale. Silly, there's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. 77? That's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl! Is that not the prettiest young white girl in all of Columbia? All right then. The winner is number 77! Well, what do you know? Oh shit! Nie wybieraj numeru 77. To nie moja wina! What? What the fuck? Come on! Are you gonna throw it? Or are you taking your coffee black these days? Looks like we've got a shy one here. We've got to do something about son that. Of you son of a bitch. Wait! It's him! Now, where'd you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass false shepherd? The false shepherd! And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show them what we got planned, boys! Ooh, jasne. Holy crap! Stop him! Stop him! The wolf shepherds come to lead us! Holy crap! Holy crap! Okay, spoko. Oh my gosh! Było okropne. Nagle ten piękny klimacik się zepsuł. Ej! Wracajcie! Przecież wszystko jest okej. Okay. Everything is gonna be alright. Oh shit. Gień, Mendo.
Gdzie jesteś? Ja sobie wezmę tego ziomka. O! Lanko. Czemu to przesunąłeś? O kurwa! Holy crap! O, mam pistol! Fajnie. Nic tu nie było. Ej, take this. A, mam pełno soli. Dobra. Widoki. Ej, mam sporo amunicji całkiem. Widzę, że wlazłem na tyły loterii w ogóle. Gdzie? I told you, Comstock. You sell them paradise and the customers expect cherubs for every chore. Tutaj trzymali tę dwójkę. No menus in God's kingdom. Well, I have a man in Georgia who'll lease us as many convicts as you can board. Why, you can say they're simple souls in penance for rising above their station. Whatever eases your conscience, I suppose. Aha, maszynka jest po mojej stronie. Takie mnoje. Okej, spoko, zaraz przestanie być po mojej stronie. Dobra, okej. Niech jeszcze będzie przez chwilkę. Ty postrzelaj. Dobra. Oś ty gnoju! O kurna! Ej, gdzie jesteście? Chyba raczej ty. Patrzcie, kurna, jak wszystkich jadę. Wydaje się najlepszy jestem. Oh, fuck it! Dobra. Mam cię, gnoju. Okej. Przydałoby się... Dobra, jakieś amunicje mam. Hello. Weźcie mnie, nie przeszkadzajcie, kurna. Ja tu zestrzelam. I nagle wszystko się zjebało w raju, kurwa! Nie! Zły policjant! Tak naprawdę nie powinno się strzelać do policji, więc... Money! Dwa money, ale dobra. Kolejne dwa money. Ej, gdzie jesteś? Dobra, okej. Okay. Przeszukujemy ogólnie, żeby nas wszystko. A, amunicja do tego pistoleciku. Jakże śmiesznego, ale... przydatnego dzięki temu, że jest sporo amunicji. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że... sporo amunicji oznaczać będzie... to, że będziemy sporo strzelać. W każdym razie ja będę sporo strzelać. Okej. Okay. Otwieraj mnie tę bramę. Gorąco. O! O, fuck it! O, fuck it! Chyba się go pozbyłem. Dobra. Co tu mamy? Buteleczka całkiem fajna. Uuu.
Okej. To było coś ciekawego. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Dobra, okej. That wasn't no sample. Ta, nie była jak nic. Okej, dobra, to co? Jak mnie mam? I się pali wszystko. No my też się... O kurwa! Wow, na jednego strzała. Rozwalił się. Proszę, nie ma. Było coś? Okej, dobra. Tu zmieniam wigory. Podejrzewam, że pewnie będę zmieniać broń. O ile dostanę nową. Ale pewnie dostanę. Okidoki. Ciuć moki, oni się spalili, nawet bardzo. Ale sobie wezmę to nieco z nich. Na wieprzu będziesz jeździł. Jakaś restauracja, może mają dobrą wieprzowinkę. Ham, belly, meat cut, back, shoulder, head. Głowa chyba najmniej smaczna by była. Dobra, to co? Czy coś tu jest jeszcze ciekawego? Chleb! Jedz pan chleb i polskie jabłka. Jestem pewien, że to polskie jabłka. Dobra, okidoki, zobaczymy. Nie! Nie będziemy palić, jesteśmy porządnymi ludźmi. Co z tego, że zabiliśmy tylu ludzi? To nie nasza wina. Okej, dobra. Wchodzę do następnego. Okej, dobra. Jest zapisik. Więc myślę, że w tym momencie możemy skończyć. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem jak to będzie z zapisami, bo ten odcinek w sumie nie zacząłem. Musiałem jeszcze raz iść od tego miejsca, w którym od tego miejsca po naszym ochrzczeniu, jak weszliśmy tego do miasta, więc z zapisami po prostu będę musiał co jakiś czas wyglądać tego, gdzie się zapisuje i ile czasu zostało. A na razie póki co to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jak widzicie, w tym raju nie jest wcale tak idealnie. Coś tutaj nie gra. Coś, jak zwykle, 2K Games stworzyło Bioshocka, który ma kolejną tajemnicę do odkrycia. Ma znowu jakieś swoje sekrety, ma znowu jakieś swoje takie mindfuckowe momenty i podejrzewam, że będą pewnie cały czas się przewijać. No ale zobaczymy to w następnym odcinku. A na razie póki co, jeszcze raz to tyle, dzięki, nara, do usłyszenia następnym razem, trzymajcie się, cześć!